No, co jest? Słuchaj, ja sobie wyjmę notes, nie? I weź no wysiądź i zadam ci parę pytań. I słuchaj, bo ja wyczytałem, chodź no, bo nas rozjadę. Wyczytałem tam w tych internetach, że bardzo ważne przy prowadzeniu przedsiębiorstwa jest zrobić analiza SWOT, czyli dobre i słabe strony i przedsiębiorstwa. Ja mam parę pytań do ciebie, mogę ci zadać? Słuchaj, jak bardzo dużą rolę odgrywa alkohol w twoim życiu? W sumie to mało. Czy w momencie, kiedy zażywasz alkohol, wpływa on pozytywnie czy negatywnie na twoje życie? Pozytywnie. Możesz wymienić chociaż jedną pozytywną rzecz, jaka cię spotkała po zażyciu alkoholu? Że ktoś jest napierdolony. Tam dzięki, o, dzięki wielkie za rajdzika. Co, co? No wyleciał i... o ten kamień, dla ferarką. Co ty gadasz? Ja no tak nie. Patrzę, że coś tam leci, nie? I... To chyba jest ten wpływ pozytywny tak, alkoholu. Tak, dobra, kolejna rzecz. Czy uważasz, że kobiety po spożyciu alkoholu są bardziej chętne? Być może, ale zależy. A czy uważasz, że w tym mieście Los Santos kobiety mają problem z chętnością? Tak, dokładnie. Czyli faktycznie przydałby się mocny alkohol. Czy według ciebie alkohol powyżej 50% to już jest zabójstwo, czy to jest dopiero prawowity alkohol, który się powinno robić? Taki znośny. Aha, znośny. No dobra, to będzie na tyle, powiem ci. Ja sobie to potem popytam dzisiaj ludzi na mieście i sobie zrobię analizę. No, także dzięki, że mi odpowiedziałeś, poświęciłeś swój czas. Miałem wystartować, że piszę pracę magisterską. Kurwa, gdzie? Jak ja matury nawet nie mam. Jakiś chrzest zrobicie na początek wstępu? Nie wiem, mogę zrobić no. 100 przysiadów, 50 pompek. Kurwa 100 przysiadów, kurwa? A co, chrześcik. Będziemy pić ciepłą wódkę? Kurwa, nie, taki chrzest to tragedia. Papa jak poszedł, to jest ta M4, którą miałem. Janusz, będziesz musiał, masz, ja będziesz taki chrzest mieć. Musiał zrobić. Damy ci kurwa kałacha. No. I masz kurwa podać dwóch szeryfów. Porwać dwóch chrzest. Szeryfów? Tak. No. Ja pierdyle. No i zaczyna się nareszcie coś dziać. No kurwa, co? Co ty? Nie, no, czy ty nie bicie Pioterka? Może na początek coś delikatniejszego od razu szeryfów będę porywał? No to nie, to za policję. Podchodzisz do szeryfa i bierzesz kurwa kija i robisz mu tak. Ło! Zobacz! Ej, dobra, no to ustawka ty w Feskizo. Teraz, tutaj. Aha, o, właśnie, chodź. Dobra. Solóweczka, jak wygrasz, to masz to. Dobra, to odejdź. Pierwszy choczek. Jesteś gotowy? Tak. Czekaj, solówkę walo, czekaj. Ocnij się tam. No, dobra, dobra go. Dobra, to 3, 2, 1, go, go, 3, go, go, 2, go. 1, go. Dawaj, Janusz. Janusz. Kurwa, Janusz. Ty kurwa. Ty agresywny, spierdolaj. A, no i gdzie? Aaa, już po fakcie, bo... Jaki po fakcie? Kurwa! Aj, poszuka mnie! Głupi szczur, kurwa, co za szczur? Kto tego buldoga wypuścił? Co to jest? Łapcie ja tego buldoga, kurwa! Zaczekaj, kurwa! Zaczekaj, kurwa! Ja pierczego tam miałczysz! Kurwa, Janusz! Napój się pulta, napój się pulta! Zwiedź ja się zagrywaj! Łapcie tego szczura, kurwa! No, a pomysł! Kurwa, wyruchajcie buldę! No, no, no dawaj, no dawaj, kozaku! Kurwa, opakuj, jakie to ci zaraz dupę wyrucha! No to dawaj! Dawaj, dawaj, buldog! Nie, tylko mnie nie zrób tego! Nie no. Ja pierdzielę. Dobra kurwa, lecimy! No. Kurwa, oh yeah, that's my baby! Mój Boże! O, tak. Mój Boże! Kurwa! Kurwa!
Kurwa, pies, wyjście go ode mnie. Co to pies robi? Nie. Ja to muszę zapisać. Pies rucha mojego kolegę. Nie mogę. Nie wytrzymuję. Ja to muszę zapisać. Co to za wściekliznę mu ten pies, ty? No to nała. Nie mogę. Halo, słyszy mnie pan? Panie. Ja pierdziel. Jest głuchy pewnie. Głuchy pewnie jest. Ja to się tylko przewróciłem, proszę pana. Głupi szczur jebany, złapie tego kutasa. Jak kucie? Gdzie jest ten szczur? Łapcie kurwa go. Na garażach. No, kurwa szczur. Na garażach. Ej, chłopacie. Łapcie go. Ej, ale on uciekł i potem wrócił. Ja myślałem, że już jest pobójcę. On jest bezhonorowy. Słyszę, kurwa, ugryź mnie tylko, no kurwa. Głupi szczur, łapcie go, kurwa. Jedziemy na badanie, czy wścieklizny. No, kurwa, nie, wścieklizna, no nie, spokojnie, nie boli mnie nic, kurwa, jakieś badania. Są to najbardziej bolesne strzyki. On musi do badania. Panie medyku, weźcie mu tego. Panie medyku, niech pan mu badania na AIDS zrobi. Co tu się wydarzyło? Nie mogę. Ja pierdile, pies go jakiś. Co tu się dzieje? Ze szczeklizną ten pies musiał być. Zziaz, jak go dorwał. Kurwa, gdzie on jest? Masakra. Przecież by go rozerwał, taki mały pies. A może się przebrał za psa jakiegoś? Może. Kurde, to musiał być jakiś. Ej, w ogóle, czy mi się wydaje? Czy to on mnie tak mocno piznął, że ja słyszałem, że pies go, no? To jakieś cuda. Lucek, ja mam notes. No zajebiście, zajebałeś Piotrowi? Zadaję pytania ludziom. Mhm, ja jestem człowiekiem, masz pecha. I zapisuję ich odpowiedzi, bo analizuję pewną sprawę. Słucham. To kurwa jest. I jak bardzo jest potrzebny mocno wyskokowy alkohol w mieście. Jak bardzo? Tak, tak. No właśnie, ja muszę to potwierdzić pytaniami i odpowiedziami. Mhm. To jest... Lucek, powiedz mi, jak często spożywasz alkohol w tygodniu? Wyciągnij dowód. Nie spożywam. Nie przestaję spożywać. Super. Aha, czy uważasz, że alkohol ma wpływ pozytywny czy negatywny? 98 rocznik lepszy. Nie. Bym powiedział pół na pół. Czy wyobrażasz sobie dobrą imprezę bez alkoholu? Z dobrym sierściem? I tak byś. Nie tego powiedziałem. Czy wyobrażasz sobie dobrą imprezę bez alkoholu? Co? No nie, no jasne. Aha. Czy uważasz, że kobiety po alkoholu są bardziej dostępne? Ja to długo już gram, chyba. No, ja od początku Forzy, od 2 lat gram. Czy spożywanie alkoholu bardziej by mocnego niż 60% jest dla ciebie problemem? A, nie, ja piję piekielne potrunki, więc... No i wszystko jasne. No i mi, kurwa, ze wszystkich odpowiedzi i pytań i tutaj zadanych wynika mi, że bimber w mieście jest zajebiście potrzebny. To wtedy brzmi gorzej. Tak. Kurde. No nie wiem, bo wiesz, się zbiera, to jest jakaś chyba analiza słod. A gówno, i wcale nie kłamę. No co ci powiem, wyrobione. Miasto ma gdzieś. Czy. Chyba nie chcą, żeby... A widziałeś, że w ten... Fajnie. W sobotę ma być tam spotkanie tam na tym. A propos właśnie tych biznesów. Można, jak najbardziej. No to bardzo się cieszę, może wpadnę. No nie, no dobra, właśnie chodzi o to, że musiałbyś być, nie? Bo to jest pewno ważne. Dobra, to się zrobi, słuchaj. No, żebyś tam... Co zrobiłem? Panie, mógłbym pani zadać parę pytań? A po co? Pierdolenie, że pani... I proszę panią, bo ja zamierzam założyć przedsiębiorstwo i chciałbym sobie zrobić taką analizę społeczności i czy to w ogóle ma sens to, o czym ja planuję i myślę. I proszę panią. No dobra. Pytanie numer jeden. Czy pani. Jak często pani pije alkohol? Bardzo często, prawie codziennie. Czy uważa pani, że alkohol ma dobry wpływ na pani samopoczucie i decyzje podejmowanie w życiu, czy nie? Tak. Czy często pije pani alkohol mocniejszy niż 40%? Wódka ma ile? 40, mówię o mocniejszym. No, to tak. To mocniejszym? Tak, bo ja chciałbym produkować mocniejszy bimber. A, bimber. To mocniejszy nie, to tylko wódka. Tylko wódka, aha, czyli jednak by pani nie chciała. Tutaj do pani. Mhm. To był donate, kurde, czekajcie, bo oplułem donate przez to, że prowadziłem. Dobra, to moment, ja tylko skończę rozmawiać z panem. Nie ma problemu. No, pan tańczy.
I tak, i teraz. I czy po alkoholu jest pani bardziej otwarta na nowe relacje? Tak, tak, tak. Aha, czy pani jest po alkoholu bardziej skłonna do odgrywania i w ogóle takich, wie pani, przytulasów, całusów itp.? To nie, nie. Aha, czyli u pani działa to w drugą stronę. Jak pani pochleje, to nie, nie podchodź do mnie, bo cię... Witam. Tak. Kurwa, Psa? Ja tu mogę kurwa będą ze starta się kurwa. To nie słyszysz tego psa kurwa? Pojebawię jeszcze ja gada. Szekliznę ma jakoś. Zapuśćcie tam do kurwy, zobaczcie jak się tańczy kurwa, jak się obraca. Ja pa kurwa, prawo, lewo. Wcześniej tu piszczur kurwa na spierdach napierdalał, teraz kurwa tu pisko przyszło. To jest kurwa. Kurwa. Chciałbyś mieć takiego kucyka, wypierdalaj kurwa zielonawkę, drusko pierdolę ty kurwa. Zajebać mu. Ty, mogę go pociąć, kurwa? Czyli go, kurwa? Mogę? Dawaj, no, odsuńcie się. Ej, solówka, solówka. Co ty, kurwa? Pojebało cię, kurwa, kurwa. I zostaw tego psa. Biorę go na ręce. Pojebałaj. Co tam pierdolasz? Pojebany jesteś? Zajebać ci to pan, zajebać ci, kurwa, w dupę, co jedzę? To chodź przez warsztat, kurwa, cię popnę. Jezus, pojebana ty, kurwa, kalarę popierdolona. Nie no, co on mówi? Kurwa, rozumiem. Chodź. Pierdalam stąd, ty, kurwa. Chodź, kurwa. Jebać cię do dupy, kurwa, twoją starą dymę nie wie. Kurwa. Czas, klameczkę tą. Ja pierdolę. Patrz, masz na handel drzwi. No widzę. Siema. Siema. Widzieliście tych nieudaczników? Sami w siebie wjechali samochodem, bo mnie chcieli przejechać. Pierdolone, kurwa, łamadzi umysłowe. Jej, kurwa. Jeszcze raz widzę, żeby kurwa pies godł. Chyba za dużo pije. Gadam, latam, ruchem, kopię, wszystko robię. Jestem zajebisty. A, to zresztą ja pamiętam, że kolegę mojego dzisiaj. Nie mam pytań. Ja też, dzisiaj już mnie nic nie zaskoczy, naprawdę. Kurwa, ja bym Alvin i wiewiórki słyszał. No. Dobra. Nie ma co robić w sumie już, kurwa. No, ja spadam, wiesz, idę się przespać. No to dobra, to trzyma się, Januszek. Oj, dobra, to siema. Siemano.